taki oddech ulgi wyrywa mi się z piersi po tej wygranej reprezentacji Polski z Wybrzeżem Kości Słoniowej. I nie dlatego, że wreszcie została przerwana ta pasa tych miesięcy bez zwycięstwa, tych 8 spotkań bez triumfu, bo ona aż tak bardzo mnie nie martwiła. Te liczby nie są aż tak istotne jak sama gra. Oddycham z ulgą, że wreszcie będzie teraz dobry klimat wokół kadry, że trener Franciszek Smuda nie będzie czuł presji, nie będzie czuł, że wszyscy dybią na jego fotel, czekają tylko, żeby go zwolnić, że wszyscy zadają mu pytania, kiedy wreszcie wygramy, czemu nie wygrywamy itd., itd. I wreszcie może skupi się na mądrej selekcji, może przestanie popełniać błędy, które mu się niestety zdarzały, a my wszyscy może tropić przyczynę tego, tej niemocy, zaczniemy się skupiać na tym, co już mamy, która część drużyny jest zbudowana na Euro 2012, a co jeszcze należy poprawić. Jest parę takich optymistycznych faktów dokonanych już, o których możemy mówić. Moim zdaniem mamy już naprawdę bardzo ciekawie zarysowaną ofensywę na Euro 2012. Prawej strony, i to całej, od Łukasza Piszczka po Kubę Błaszczykowskiego, może nam zazdrościć właściwie cała Europa. W ogóle tak się dobrze złożyło, że akurat naszych trzech zawodników gra, mniej lub więcej w Borussii Dortmund, ale jednak gra, trzyma się ze sobą, zgrywa się ze sobą i to punktuje później w reprezentacji, która no nigdy nie będzie grała tak jak Borussia Dortmund, bo to jest tylko trzech zawodników, ale ten duch ofensywny, duch Borussii, grającej troszkę lepiej niż się wszyscy spodziewali, jest w kadrze obecny i to bardzo mi się podoba. Bo na przykład Robert Lewandowski, jeśli dostaje okazję w Borussii, to zwykle, nawet jeśli to jest tylko 15 minut, to te szanse wykorzystuje. Czasami trafi w bramkarza rywali, ale generalnie myślę, że swój czas wykorzystuje i tak samo było w meczu przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. W nie najmocniejszym składzie, no bo bez Didiera Drogby, no to tak jak Kamerun bez Samuela Eto'o, są takie drużyny, gdzie nawet jeden zawodnik jest ikoną i drużyna inaczej od razu gra bez niego. Wyobraźmy sobie Inter bez Wesley Snydera na przykład, albo Barcelonę bez Messiego, nawet z Szabimi nie jest, to nie jest ta sama drużyna i tak samo obliczu Słoni przemawia Didier Drogba, więc mi jego trochę zabrakło, tej konfrontacji na Euro 2012. Nasi obrońcy będą przecież konfrontować się z najwybitniejszymi napastnikami, ofensywnymi zawodnikami Europy i dobrze, żeby się otrzaskiwali. No właśnie, defensywa. No defensywa to jest jeszcze ta formacja, gdzie jeszcze czeka nas dużo, dużo pracy. Dobrze, że Łukasz Fabiański wypadł równie pewnie jak w meczach Arsenalu ostatnich, po tej całej aferze z Arturem Borucem, po tej kłótni, jego niezdyscyplinowaniu i obrażeniu Franciszka Smudy. Franciszek Smuda też swoje dołożył. No jest konflikt i dopóki się nie pogodzą, dobrze wiedzieć, że jest ktoś, kto tego Boruca w bramce mógłby zastąpić. Bo jednak między Borucem a na przykład Przemysławem Tytoniem jest przepaść. Między Borucem, którego dalej uważam za najlepszego polskiego bramkarza, a Łukaszem Fabiańskim tej przepaści nie ma. Ale środkowych obrońców musimy nadal szukać, musimy nadal ich ze sobą zgrywać. I tak było lepiej niż poprzednio. Grzegorz Wojtkowiak, Tomasz Jodłowiec, no ale widzieliśmy, no błędy były. No takie błędy na Euro zostaną bezwzględnie wykorzystane. I tu jest pytanie, ale zupełnie na inny odcinek i ja go nagram. Musimy się na tym wszyscy wspólnie zastanowić, czy nadzieją tutaj jest na przykład Manuel Arboleda. Manuel Arboleda generalnie, który w grudniu dostanie polskie obywatelstwo, bo po prostu jest tu tak długo, że jak każdy imigrant na nie zasługuje, zyskuje prawo do gry w reprezentacji Polski i nie ma takiego przepisu, który mógłby mu tego zabronić. A bez wątpienia, przynajmniej z ligowych polskich piłkarzy, to jest najlepszy, byłby najlepszy obrońca, jakiego, po jakiego możemy sięgnąć. Ale o tym jeszcze porozmawiamy. Na razie
cieszmy się. Ja się bardzo też cieszę z gry Matuszczyka. Tak grający defensywny pomocnik to nie jest toporny defensywny pomocnik. Ludo Braniak, no, żeby powtórzył taką bramkę na Euro 2012, to by było coś pięknego. To jest bramka, która może obiegać wszystkie stadiony świata, nawet jeżeli bramkarz się tutaj zachował troszkę nieodpowiedzialnie. Więc chyba wszyscy w równie optymistycznych nastrojach, mówię, my wszyscy, kibice polskiego futbolu, wyczekujący zbudowania drużyny Euro 2012, spokojnie udajemy się na sen zimowy, bo tego meczu z Bośnią aż tak za bardzo poważnie traktować nie będziemy. Jest wreszcie zwycięstwo i to nad nie byle kim, bo drużyną stojącą w rankingu FIFA dużo, dużo wyżej od nas. O co niestety ostatnio nie trudno.